Cześć, nazywam się Mateusz Wiącek, a w dzisiejszym odcinku podpowiem Wam, jaki longboard wybrać na początek. Na moim kanale po raz pierwszy, to chyba udałoby się przedstawić. Ja jeżdżę na longboardzie już od 7 lat, od 3 lat regularnie jeździmy na Mistrzostwa Świata, jeździmy na różne europejskie zawody. W tym roku udało mi się wygrać Mistrzostwo Polski, a mówię to tylko dlatego, żeby uświadomić Was w tym, że mówi do Was osoba, która zjadła zęby już na longboardingu i gdzieś tam już na przestrzeni lat wypracowałem sobie ten złoty środek. Złoty środek cenowy i jakościowy na pierwszą deskę, a więc no. Generalnie przy wyborze pierwszej deski musimy zastanowić się nad dwiema bardzo ważnymi rzeczami. Po pierwsze to kasa, a po drugie to do czego w sumie będziemy tą deskę wykorzystywać. No bo tak, mamy mnóstwo rodzajów desek. Mamy deski cruisingowe do jazdy tylko po mieście, mamy deski dancingowe do wyczynowych rzeczy i dancingowych rzeczy, mamy deski downhillowe, czyli do zjazdów z gór, mamy deski typu long distance push, czyli deski do puszowania przez mieście i ścigania się po płaskiej powierzchni, więc w sumie tych desek jest naprawdę dużo. A teraz przechodzimy do przedziału cenowego. Jaka jest odpowiednia suma na pierwszy longboard? No bo deski w sumie możemy kupić już od 350 zł za cały komplet i możemy też kupić deskę za 2000 zł za cały komplet. Pytanie jest, czy nie przesadzamy przypadkiem z tą ceną, tak? No bo nie wiem, no okej, załóżmy, że kupujemy deskę za 350 zł za komplet w Decathlonie. I co dostajemy? Realnie dostajemy deskę, która jest do dupy. I teraz nie mówię tego dlatego, że jestem proriderem i generalnie tanie deski już nie są dla mnie. Nie, generalnie chodzi o to, że tania deska spowoduje to, że stracicie chęć do longboardu, bo nie jest to fajna deska, nie jest to na tyle fajna deska, żeby fajnie się na niej jeździło, tak? Żeby, kurde, wstaję na tą deskę, odpycham się i mam ale super, ale feeling z jazdy. Nie, tanie deski spowodują Wam to, że stracicie zajawkę do jeżdżenia na deskę. Ale z drugiej strony nie ma sensu też kupować deski za 2000 zł na początek, no bo może się okazać na przykład, że to nie jest sport dla Was, że Wam po prostu longboard nie podejdzie, tak? Normalna sprawa. I co? Wtedy nie tracimy tej całej kasy. Więc ile to jest odpowiednio? Wydaje mi się, że odpowiednio to jest w granicach 700 zł. 700-750 zł to jest suma, która no jest już ok, jak na pierwszy longboard. No dobra, teraz możecie powiedzieć hola, jak kupić deskę cały set za 750 zł. I to jeszcze dobrą deskę. A no, jest kilka sposobów na to. Po pierwsze, możemy kupić komplet jako całość, albo możemy też kupić na części, tak? I na przykład na części kupił sobie deskę Paciek, czy Yellow Box, jak wszyscy Cię znają, nie? Tak, kupiłem na części. Kupiłeś deskę na części. Ile wydałeś na cały set? 180 euro za blat i koła 200 zł oraz traki 200 zł. Czyli podsumowując, to wychodzi Cię jakiś 1000 prawie, nie? Tak. Wychodzi jakiś 1000. Ale tu mówimy teraz o tym, że kupiłeś cały set nowy. Wszystko nowe. Wszystko nowe, deska od producenta, traki w sumie też z bardzo dobrego sklepu, więc mamy nówka setup za 1000 zł. Okej. Dobra, więc ustaliliśmy, że nowy setup typu Alternative Longboards kupujemy za jakieś 1000 zł. Okej, no dobra, ale jak teraz w takim razie, skoro powiedziałem, że za 750 zł możemy kupić fajny setup, no to jak to zrobić? A więc teraz tak, jeżeli na przykład zdecydujemy się, że chcemy mieć deskę tylko i wyłącznie do jazdy po mieście, czyli dostać się z punktu A do P, pojechać sobie z pracy do domu albo generalnie, nie wiem, do szkoły czy coś takiego, no to możemy na przykład pójść sobie do pierwszego lepszego sklepu longboardowego, zakładam tutaj, mówię longboardowego, tak, nie idziemy do Decathlonu, i kupujemy sobie deskę cruisingową, typu na przykład Land, jak z Dini albo na przykład, nie wiem, Ziflexa. I tam cała taka krótka deska kosztuje, no łącznie 450 zł za cały komplet. Mamy deskę, mamy traki, mamy wszystko, tak? Okej. I to jest super opcja na początek albo po prostu do przemieszczania się po mieście. Super. Druga sprawa, jak możemy kupić deskę tanio, czyli na przykład już setup taki jak mój, to jest albo wchodzimy na stronę Alternativa i tam jest opcja kupienia deski tak zwanego drugiego sortu. Co to oznacza? Oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że deska jest z jakąś tam wadą. Najczęściej to jest wada w grafice albo jakiś mikrouszczerbek, który nie ma żadnego wpływu na feeling jazdy, ale deska już kosztuje 350 zł sam blat. Teraz wystarczy kupić traki, na przykład Paris za 200 zł, do tego Orangadangi za drugie 200 zł. No i generalnie za 750 zł już mamy super zestaw, tak? Okej, ale jest jeszcze inna opcja, jeszcze tańsza. No dobra, więc opcja jeszcze inna, chcemy kupić jeszcze taniej sobie deskę, wybieramy używane deski, tak? Czyli wchodzimy sobie na Facebooka i generalnie wpisujemy sobie longboardowy stan 10-lecia, no i tam mamy używane setupy, albo używane blaty, używane koła, używane traki. I teraz używane nie znaczy niedobre, albo do dupy, albo coś w ten deseń. Jest mnóstwo desek, jest mnóstwo ludzi, którzy kupują deski, testują deski, szybko je sprzedają, najczęściej dużo taniej, więc możemy kupić sobie naprawdę dobry set za naprawdę niskie pieniądze. Okej, ale teraz jaki set? W sensie, no jakiej firmy najczęściej kupować deski? Ja bym zaczął generalnie od polskich firm. Mamy świetne polskie firmy z deskami. Przykładowo, ja jeżdżę dla Alternativa, Alternative Longboards, deski z Nowego Sącza, świetne deski. Jeżeli chodzi o budowę deski, to w tym momencie jest to jedna z najlepszych firm na świecie. Mamy deski Luca Longboards, krakowskie deski, byliśmy na wystawie, widzieliście jak te deski wyglądają. Mamy deski Eternity Longboards, warszawska firma robi Andrzej, customowe longboardy. Mamy również Antidot, też krakowska firma, oni tam się specjalizują w puszowych maszynach. Super dechy, więc najpierw zacząłbym od polskich firm, ponieważ te ceny nie są gigantyczne, a wspieramy nasz polski fajny rynek. Ja wiem, że generalnie na świecie bardzo popularne są deski low deck, czy na przykład chrome boardsy wśród desek dancingowych, tylko że to są deski, które kosztują za sam blat, zapłacicie jakieś 900 zł. Generalnie super dechy, ale nie wiem, czy to są deski odpowiednie na to, żeby zacząć swoją przygodę, bo no, to są deski już dla profesjonalistów, zawodowców, generalnie nie musicie mieć takiego blatu na sam początek, to wam mówię na pewno. Maciek? Tak? Jaka jest sytuacja? Słuchaj, zabrakło mi śrub, żeby przymocować traki do blatu, więc teraz próbujemy szybko pobiec do Lerwalalume, które zamyka się za pół godziny, a jak nie zdążymy, to będziemy kombinować i szukać Tesco. Dobry plan. No dobra, więc jak już wiecie, jaką deskę wybrać, to możemy przejść do regularnego vloga.